Andrzej z rolnicy.podlasie na celowniku fanów o co chodzi. Andrzej z rolnicy. Podlasie znów stał się tematem dyskusji wśród internautów, tym razem z powodu jego relacji z kobietami. O co dokładnie chodzi? W najnowszym sezonie programu Andrzej postanowił wprowadzić prawdziwą rewolucję w swoim gospodarstwie. Szczególnie na terenie podwórka, które przez lata zaniedbań stało się nieprzyjemnym miejscem z powodu wszechobecnego błota. Właśnie te zaniedbania były powodem mocnych krytycznych komentarzy pod adresem rolnika. Jednak gdy profesjonaliści ci przystąpili do porządkowania terenu, zamiast cieszyć się z postępów, Andrzej znów spotkał się z krytyką. Internauci zaczęli zastanawiać się nad umiejętnościami pracy samego Andrzeja, sugerując, że może mieć trudności z zarządzaniem gospodarstwem i znalezieniem odpowiedniej partnerki, która wesprze go w codziennych obowiązkach. Ich komentarze podkreślają wątpliwości co do samodzielności i pracowitości Andrzeja, stawiając pod znakiem zapytania jego zdolności zarządzania oraz zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Ta nowa fala krytyki wzbudziła wiele dyskusji na temat roli Andrzeja w gospodarstwie oraz jego potencjalnej relacji z kobietami. Czy te zarzuty są uzasadnione? Czy Andrzej rzeczywiście potrzebuje wsparcia, czy może jest to kwestia niezrozumienia jego podejścia do pracy? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne: losy rolników z Podlasia wciąż budzą duże emocje wśród widzów, którzy śledzą ich codzienne zmagania z nieprzychylnym środowiskiem i własnymi wyzwaniami. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.